Powiedz mi na samym początku, no bo pewnie też to wszystkich interesuje, dlaczego Kielce? Słuchaj, ty byłeś przez kilka lat związany z siatką Tarnobrzeg i nagle wszyscy dostajemy boom w mediach społecznościowych. Korona Kielce. I powiedz mi, co się stało, że dołączyłeś do Korony i w ogóle jak to się stało? Dlaczego Kielce? No słuchaj, dostałem telefon od mojego bardzo dobrego znajomego trenera, że Korona Kielce gdzieś poszukuje osoby, która miałaby zająć się koordynacją scoutingu, ogólnie taką na nowo budową tego działu, zorganizowaniem tego i czy nie byłbym zainteresowany, ponieważ chcieli się do mnie odezwać. Oczywiście mówię, no daj numer, jasne. Dostałem telefon, zaprosili mnie na spotkanie, porozmawialiśmy. Uznałem, że potencjał, że wizja tego wszystkiego jest naprawdę interesująca, że potencjał klubu jest duży i też po szeregu konsultacji tutaj z moim otoczeniem tarnobrzeskim wszyscy mi powiedzieli, Kuba, idź, nawet się nie zastanawiaj, to dla ciebie szansa, która gdzieś może się szybko nie powtórzyć. Więc po też szeregu rozmów z osobami zaufanymi, też osobami z klubu i też osobami związanymi z siarką, to uznałem, że jeżeli ktoś docenia twoją pracę i chce ci dać szansę, no to trzeba tę rękę wyciągniętą, że tak brzydko powiem, wykorzystać i iść, tak? A powiedz mi, zastanawiałeś się dłużej nad tą decyzją, czy to był przypływ chwili i powiedziałeś sobie po tych konsultacjach, o których mówiłeś z kolegami z Tarnobrzegu, że kurde, no okej, idę w ciemno, czy faktycznie był ten taki lekki zastój, kurde, ale może jeszcze nie teraz? Znaczy wiesz co, wątpliwości zawsze się jakieś gdzieś pojawiają. Myślę, że to jest już tak z grubsza niezależne od naszej świadomości. Człowiek jest tak skonstruowany, że raczej boi się jakichś zmian i boi się wyjścia ze strefy komfortu. A gdzieś po dłuższej pracy w siarce też nie ukrywam, że człowiek się przyzwyczaił do tego, jak się funkcjonuje, tak? I gdzieś ta podświadoma strefa komfortu na pewno oponowała, ale tak jak mówię, to moim zdaniem nie zależy w pełni świadomie od nas, tak? Natomiast mówię, gdzieś po tych wszystkich rozmowach, spotkaniach, ja byłem przekonany, że to jest dobry moment i że to jest dobry kierunek. Teraz nie wiem, czy będziesz chciał to zdradzić, bo z reguły jak zadaję takie dość kąśliwe pytanie, to mój rozmówca nie chce się wypowiadać, bo chce być jak najlepiej i nie chce rzucać zbędnego mięsa, ale powiedz mi, czy były propozycje z innych klubów oprócz Korony Kielce? Dostawałem sygnały, ale nie było konkretów. A, okej, okay. Dobra, dobra. Dostawałem sygnały, że gdzieś jakiś klub coś interesuje, że mogą dzwonić. Natomiast nie było tak, że ten konkret był, tak? Nie było, wiesz, zaproszenia na jakieś spotkanie, po prostu była sucha informacja, że obserwują cię fajnie, może coś będzie, tak? Okej, okay. A to był klub z poziomu ekstraklasy? Tak. Okej, okay. Dobra. To teraz dla naszych odbiorców możecie się zastanawiać, gdzie Kuba Dryś mógł wylądować zamiast Korony Kielce. Kuba, teraz kolejny temat, bo to będzie powtarzalne pytanie w kierunku moich gości związanych ze scoutingiem, bo nie ukrywam, że każdy może mieć inne zdanie na ten temat. Powiedz mi, na jakim poziomie jest polski scouting? Według Kuby Dryś oczywiście, bo ty możesz mieć na to inne spojrzenie niż moi poprzedni rozmówcy, czy to Kamil Drzewiecki, czy to Mateusz Sokołowski, ale jestem ciekaw twojej opinii. Jest na poziomie rozwijającym się, Okej. Okay. ale nadal jest na poziomie słabym. Okej, okay, powiedz teraz mi, co byśmy musieli zrobić jako środowisko, żeby ten scouting zniósł się na wyższy poziom? Moim zdaniem przede wszystkim trzeba unormować pewną wiedzę na ten temat, bo dzisiaj tak naprawdę scouting przez wiele klubów odbierany jest jako taka zabawka w piaskownicy dla ludzi, którzy chcą coś w piłce robić, ale niekoniecznie wiedzą co. Wiesz, o co mi chodzi. Okej, okay, tak. I moim zdaniem w Polsce brakuje pewnych zasad tego, jak to powinno funkcjonować. Brakuje też pewnej bazy wiedzy, tak naprawdę jak to powinno funkcjonować, bo jak się dzisiaj mnie pytasz, czy pytasz kogokolwiek, co to jest scouting? No ktoś ci powie wyszukiwanie
zawodników. No ale jak to robisz? No jadę na mecz, oglądam zawodnika, jak mi się podoba, to go zapraszam. No, no i na tym się moim zdaniem ta baza wiedzy gdzieś w większości przypadków kończy. Nie ma kursów, nie ma konferencji takich, które gdzieś dawałyby coś jak licencję trenerską. Tak, okej, teraz zostało wprowadzone przez PZPN te kursy Scout B, Scout A, tak, nie wiem, czy tam Scout Pro też jest, czy nie. Tak. Tak, Scout Pro, okej, fajnie. Natomiast bariera wejścia w tych kursach została ustalona bardzo wysoko i też nie każdego z przyczyn finansowych będzie stać na to, żeby na taki kurs się wybrać. Pytanie też, jak te kursy się przyjmą. Fajnie, że uważam, że dobrze, że jest działanie prowadzone w tym kierunku przez związek, że zostaje wprowadzona jakaś licencja pozwalająca tę wiedzę unormować, bo tego do tej pory nie było, tak? I zobaczymy, w jakim to kierunku pójdzie. I tego na pewno brakuje, tak? Moim zdaniem też to pewnie nie odkryje tu nic nowego, jeżeli powiem, że dla wielu polskich klubów, które jeszcze żyją troszkę w epoce, powiedzmy, lat poprzednich, dla nich scouting jest czymś zbędnym, jest czymś kojarzonym z gromadzeniem danych, z laptopowcami i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście jestem zwolennikiem połączenia tych dwóch kierunków, bo sam ze swojego doświadczenia wiem, że w przypadku obserwacji zawodników, w przypadku oceny ich potencjału, najwięcej nauczyłem się od tych trenerów właśnie, którzy mówią, że trzeba mieć nosa do tego, żeby wygrać mecz, zrobić odpowiednią zmianę czy ocenić zawodnika, tak? Natomiast łącząc to z fajną analizą, z dobrą oceną merytoryczną zawodnika, uważam, że jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo duży sukces. Tak więc podsumowując, moim zdaniem brakuje scentralizowania jakiegoś kursu, też troszkę łatwiej dostępnego. Zobaczymy, jaki będzie efekt wprowadzenia przez PZPN tych kursów obecnych. Ja jestem za tym, żeby to robić. I brakuje takiej wiedzy wśród nie wszystkich oczywiście, ale większości polskich klubów na temat tego, po co w ogóle skautować zawodnika, skoro można bazować na wiedzy od menedżera i jakichś tam strzałach na telefon, tak? Okej, okay. To też powiedziałeś, żeby to też po części nawet nie scentralizować, ale żeby uświadamiać, że coś takiego jak scouting w Polsce jest. I teraz powiedz mi, bo ja się też zastanawiam przez ostatnie tygodnie, miesiące, czy to jest w głównej mierze rola Polskiego Związku Piłki Nożnej, żeby faktycznie to komunikować, uświadamiać ludzi, czym jest scouting, że dla niektórych to jest fajna ścieżka kariery, oczywiście możliwej kariery, bo nie każdy scout jest w stanie z tego wyżyć. Czy to jest rola bardziej osób, które już w tym scoutingu siedzą od lat i powinny jeszcze bardziej promować działanie scoutingowe? No bo wiesz, osoby promujące scouting w Polsce, no to możemy wyliczyć na palcach jednej ręki, a tak naprawdę to nie będą działania na tyle efektywne, żeby ten scouting rozpromować. Powiedz mi, czy to jest bardziej po stronie PZPN-u, czy to jest bardziej po stronie osób, które już są w ten scouting zaangażowane parę lub paręnaście lat? Ja uważam, że leży to w głównej mierze po stronie związku. Bo jeżeli problem związku jest taki, znaczy problemy, które komunikuje związek, to jest jakość szkolenia, jakość kształcenia. Oczywiście jest to gdzieś problem. Nie we wszystkich ośrodkach, ale pewnie w głównej mierze jest. Jeżeli związek promuje kursy trenerskie, jeżeli związek promuje program certyfikacji, jeżeli związek kiedyś promował Akademię Młodych Orłów, bardzo żałuję i ubolewam nad tym, że tego programu już nie ma, to uważam, że też związek powinien uświadamiać kluby, że jest to potrzebne, bo w gestii związku leży też profesjonalizacja polskich klubów piłkarskich, tak? Sam PZPN ma też w swoich strukturach dział scoutingu. On na pewno trochę inaczej działa niż w klubach. Inaczej działa scouting w klubie, inaczej działa scouting w związku, inaczej działa jeszcze scouting, tak, w agencji menedżerskiej. Natomiast uważam, że wiele osób, którzy pracowali jako skauci dla klubów piłkarskich, w pewnym momencie doszli do takiej ściany i powiedzieli sobie, kurczę, no ja w tym klubie za wiele nie zrobię,
Ja jestem gdzieś tam pomijany. Moje działania nie są ważne. Nie zarobię dużo. No może fajnie by było założyć agencję, odejść do agencji, tak? I uważam, że dzisiaj lepszy scouting jest w agencjach menedżerskich niż w polskich klubach piłkarskich w Polsce. Okej. To jest taka moja opinia, ponieważ agencje menedżerskie też na tym bazują, tak? Że ich główną, że tak powiem, ścieżką działania jest to wyszukiwanie zawodników, ocena ich potencjału. Natomiast no, w klubach ciągle działa to troszkę na zasadzie, tak jak mówiłem wcześniej, transferu na telefon, czy szybkiego sprawdzenia profilu na Transfermarkcie, czy też na 90 minut bez nawet obejrzenia jakiegokolwiek spotkania w przypadku transferu. I moim zdaniem, tak jak powiedziałem, dlaczego rola związku jest w tym bardzo duża? Ponieważ w gestii związku leży to, żeby polskie kluby były coraz bardziej profesjonalne. A jak dobrze wiemy, w tych klubach, w których gdzieś scouting działa, oczywiście nie w każdym, wyniki drużyn juniorskich, wyniki drużyny seniorów stają się lepsze, tak? To jest proces. To nie jest tak też, że na fantazji pojedziemy jeden sezon, zrobimy fajnie. Nie, to jest proces, którego efekty będą widoczne może w pierwszym sezonie, może w drugim i trzecim nie, ale potem w czwartym, piątym, szóstym i tak dalej już będą, tak? Dlatego uważam, że to jest gestia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Natomiast osób, które profesjonalnie się tym zajmują, uważam, że też ich rolą, naszą rolą jest to, żeby o tym mówić, że jest to potrzebne, że nie jesteśmy piątym kołem u wozu i że ten dział scoutingu jest bardzo istotny. W polskich klubach piłkarskich, bo mu, tak jak mówię, uważam, że w agencjach menedżerskich funkcjonują bardzo dobrze. Czyli tak naprawdę musimy zacząć od budowy, to jeśli już o budowie jesteśmy, to powiedz mi, no bo też miałeś takie swoje 5 minut, nie ukrywajmy, że o Jakubie Drysiu zrobiło się głośniej w kontekście zbudowania, znaczy to jest moja opinia, nie wiem czy ty się z nią zgodzisz, teraz będziesz mógł, znaczy będziesz miał szansę wypowiedzieć się, że Siarka Tarnobrzeg miała w pewnym momencie jeden z najbardziej zorganizowanych działów scoutingu w Polsce. To jest moja opinia, nie fakt. Możesz przytaknąć albo się z tym nie zgodzić. Natomiast, albo inaczej, powiedz mi, czy ty się zgadzasz z tą opinią na sam początek. Nieskromnie powiem, że tak. Tak, bo taki był cel tego Okej. działania, żeby tak było. Taki był cel tego działania, żeby tak było. I na poziomie trzeciej ligi chcieliśmy pokazać, że można, że da się. Oczywiście mieliśmy swoje ograniczenia i dalej mamy. Dalej Siarka jako klub je ma, ale Siarka Tarnobrzeg jest klubem, z którego, że tak powiem, ja pochodzę, jestem wychowankiem i zawsze będzie miał on szczególne miejsce w moim sercu. I chciałem pokazać, że można zrobić coś ponad i wyjść poza ten utarty schemat, tak? Okej. Dlatego zgadzam się z twoją opinią, że nie do końca, bo nie wszystkich założeń udało się ci zrealizować, to jest oczywiste. Ale uważam, że w dużej mierze pokazaliśmy, że można, i gdzieś mam nadzieję, że niektóre kluby poszły też za naszym przykładem. Nie wiem, czy tak jest, bo jak zaczynaliśmy, to byliśmy może pierwszym, może drugim, może trzecim klubem, który na poziomie trzeciej ligi w ogóle próbował coś na wzór struktury scoutingu stworzyć. Dzisiaj, jak się patrzy, gdzieś co drugi, trzeci klub już coś próbuje, tak? Już jest jakiś dział scoutingu, już jest coś ogłoszone. Mam nadzieję, że w jakiś sposób się do tego przyczyniliśmy jako Siarka. Okej, okay, a teraz spójrzmy na to w ten sposób. No, załóżmy, że słuchają nas ludzie odpowiedzialni za dział scoutingu swojego klubu. I gdybyś miał zdradzić, ja nie mówię, żebyś dodawał wykład, chociaż możemy się na taki wykład umówić, że będziemy rozmawiali przez 2,5 godziny i będziesz opowiadał. Natomiast w takiej krótszej perspektywie mógłbyś nam opowiedzieć, jak taki dział zbudować? W ogóle inaczej, od czego ty w ogóle zacząłeś tak naprawdę? Bo to mnie zastanawia, bo po pierwsze A ludzie, B możliwości, C zasięg i D chyba wsparcie osób z góry. Powiedz mi, jak ty to zrobiłeś? Czy ty w ogóle miałeś taką świadomość, że coś takiego uda się w ogóle zbudować?
Znaczy ja powiem tak, wszystkie działania były z grubsza zaplanowane. Ja też bardzo dobrze, tak powiem, współpracowałem i do dziś współpracuję z moim przyjacielem Darkiem Dziedzicem, który jest prezesem Siarki Tarnobrzeg. I gdzieś razem uznaliśmy, że to nam po prostu może dużo dać, że stworzymy taki slogan, oparty na faktach. Siarka Tarnobrzeg, naszym zdaniem, jeden z trzech najlepszych klubów do rozwoju dla młodego zawodnika w Polsce, tak? I gdzieś to było dla nas takie hasło przewodnie, którym zachęcaliśmy tych zawodników do przyjścia do nas, bo nie wiem, czy wiesz, ale wtedy w tym okresie, gdzie robiliśmy awans do drugiej ligi, gdzie graliśmy w trzeciej lidze, gdzie te drużyny młodzieżowe tak wyskoczyły, czyli awans do makroregionu, juniora starszego i tam drugie miejsce, gdzie przegraliśmy z Koroną Kielce wtedy, tylko w tej lidze o Centralną Ligę Juniorów U19. Awans do celi U15, drużyny trampkarza starszego, no awans do drugiej ligi, gdzieś to wszystko się zbiegło w czasie. To wtedy przez klub przewijało się ogrom młodych zawodników. Ogrom młodych zawodników, którzy dostawali szansę w seniorach. My na kadrę 28-osobową wtedy mieliśmy 15 młodzieżowców. Zobacz, Robi wrażenie, no. przedwczoraj, 3 dni temu, Wojtek Bieniarz został powołany, nasz wychowanek Siarki, do kadry U19 Marcina Brosza, tak? Kapitalny sukces, kapitalna informacja. I uważam, że tych zawodników z potencjałem jest jeszcze bardzo dużo. Wojtek wystrzelił, dostał szansę, gra świetnie i oby było tylko lepiej, bo potencjał ma bardzo duży. Ale w tej drużynie tych zawodników było sporo. Nie każdego kariera gdzieś potoczyła się tak jak planowaliśmy, wiadomo, to różnie bywa. Ale uważam, że Siarka dała im bardzo dużo, nie tylko jako piłkarzowi, ale też jako człowiekowi. Natomiast co do budowy, to ja jestem też taką osobą, że jak sobie coś postanowię, to do tego dążę. Mam takie, troszkę się śmieję, że opisuje mnie piosenka Depeche Mode, I Just Can't Get Enough, bo zawsze mam niedosyt, wiesz. Zrobimy coś, jest fajnie, ale jeszcze można więcej, jeszcze można więcej i trzeba do tego dążyć. I tak samo było z tą budową działu scoutingu, tak? Zaczęliśmy współpracować z kilkoma moimi znajomymi, których poznałem przy okazji konferencji, czy przy okazji jakichś ogłoszeń. I tak ludzie z pasją zaczęli ten dział budować. Bo przede wszystkim to opierało się na jakości, na pasji. Przede wszystkim. Świadomość, tak jak wspomniałeś o prezesie Dziedzicu, świadomość ludzi odnośnie możliwości scoutingowej uważam jest mała. Powiedz mi, czy to wychodzi właśnie z edukacji odnośnie samego scoutingu, odnośnie jakichkolwiek założeń, czy to jest po prostu kwestia znalezienia odpowiedniej osoby, która ci zaufa, bo też zdarzam się z takimi opiniami, że dużo osób jest niedoedukowanych, dużo osób ma zamknięte głowy, a tak naprawdę prezes Dziedzic, o którym wspomniałeś, tą głowę miał otwartą i ci zaufał. I powiedz mi, czy to jest główny problem, że tych działań scoutingowych w Polsce nie ma, bo sterują klubami ludzie, którzy nie mają na ten temat jakiegokolwiek pojęcia? Jest to jeden z głównych czynników tego problemu, z głównych składowych. No tak jak młody zawodnik, no jeżeli nie dostanie szansy na boisku, no to nigdy się nie rozwinie, tak? Może być wielki talent, ale nie dostanie szansy, będzie grał po 5-10 minut, nic z tego nie będzie. Jeżeli dostanie szansę od trenera, trener mu zaufa, no to wtedy może zostać pokazany szerszemu gronu. Tak samo tutaj uważam, że jest to może 70% składowej, że to zaufanie musi iść i że taka osoba też musi być świadoma tego, że jest to może nie tyle nie tyle konieczne, co może to przynieść tylko korzyści. Na tym nie można stracić, tak? No bo nie widzę tutaj czynnika, na którym można w przypadku scoutingu stracić. Uważam, że klub może tylko zyskiwać. Tak? Oczywiście też trzeba tutaj pewne ramy
tego ująć, tak aby to gdzieś nie wychodziło poza klub, poza region klubu. I jak się pracuje z jednym klubem, to się pracuje z jednym klubem i robi się wszystko dla rozwoju tego klubu, w którym się pracuje, bo jak się gdzieś tam, powiedzmy, skautuje dla kilku klubów jednocześnie, to nie jest już scouting, tylko menedżerka. Takie jest moje zdanie. I tak jak mówię, odpowiednie ujęcie struktury w odpowiednie ramy, zaufanie, szczerość i na tym można budować wszystko. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Ile ty działań z tego, co wyniosłeś z Siarki Tarnobrzeg, będziesz chciał wdrożyć w Koronie Kielce? No bo wiadomo, inaczej, bo masz, znaczy inaczej, to jest też moja opinia, masz większe możliwości, mam takie wrażenie. Natomiast, czy będziesz chciał robić wszystko jeden do jeden, czy faktycznie to jakoś uplastycznić względem działań w Koronie Kielce? Znaczy, dużo rzeczy będę chciał na pewno zaimplementować. Ok. Wszystkiego jeden do jeden się nie da przenieść, tak samo jak nie da się przenieść holenderskiego systemu szkolenia do Polski. Można jedynie pewne rzeczy gdzieś zaimplementować. Są to inne warunki działania, inna struktura organizacyjna. Tak więc też ja już powoli zaczynam maksymalnie, tak powiem, odnajdywać się w tych realiach, tak? Bo wiadomo, że ten okres tych, powiedzmy, pierwszych miesięcy jest potrzebny na aklimatyzację i odnalezienie się w nowych warunkach. Widzę mniej więcej, gdzie są potrzeby, aby coś zmienić, aby coś zrobić. I w tych obszarach będę chciał te rozwiązania, które gdzieś funkcjonowały w siatce, zaimplementować, ale na pewno też wymyślimy coś nowego, też wymyślimy coś, czego nie mogliśmy zrobić w siatce, a będę mógł to na przykład zrobić w Koronie, tak? Z powodu warunków, nie wiem, organizacyjnych czy też finansowych, no bo to jest oczywiste, że są one większe, tak? Na poziomie ekstraklasy. Pytanie kolejne, które się będzie powtarzało. Powiedz mi, kim jest dla Ciebie dobry scout? Jako szef działu scoutingu, no, powinieneś mieć jasne zdanie na ten temat, kim jest dla Ciebie dobry scout, no bo wiesz, scout to może być osoba, która w klubie po prostu jest, natomiast w ogóle nie działa. Scout to może być osoba, która podeśle Ci raport raz na 2 miesiące i powie, że cokolwiek zrobiła. A scout to może być osoba, która prężnie działa i ta komunikacja z tobą jest na tyle dobra, że widzisz jakikolwiek progres w dziale scoutingu. I kim jest dla ciebie taki scout, tak naprawdę? Dla mnie dobry scout to jest przede wszystkim osoba pracowita. To jest osoba, która podchodzi do swojej pracy z pasją i pełnym zaangażowaniem. Ale co jest moim zdaniem najważniejsze, to nie to, żeby zasypać mnie czy klub setkami informacji o zawodnikach, bo z tego nic nie wyniknie, bo dasz mi 100 nazwisk, o każdym napiszesz mi jedno zdanie. Ja o żadnym z nich nic nie wiem, tak? Moim zadaniem dobry scout to taki, który w swojej pracy jest bardzo krytyczny, jest przy tym ma swoją ocenę indywidualną i ta ocena jest w gruncie rzeczy na wysokim poziomie sprawdzalności. Czyli jeżeli już powie mi, słuchaj, byłem na meczu, znalazłem świetnego zawodnika, zaprośmy go, fajnie go opiszę, oczywiście też, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, o kim w ogóle chodzi, o kogo w ogóle chodzi, tak? No bo ja wysyłam skauta na mecz, tak? No, ja na nim nie byłem, nie widziałem zawodnika. Jak on mi przyśle raport, no to ja też czytając ten raport chcę mieć jakieś wyobrażenie na temat tego zawodnika, tak? Że on mi w tym raporcie namaluje jego obraz. Oczywiście nie jeden do jednego, bo się nie da. Natomiast żebyśmy w gruncie rzeczy wiedzieli, z kim mamy do czynienia, tak? Jeżeli ten zawodnik przyjedzie i będzie wow, no to wtedy ja wiem, że ta osoba to jest osoba, która nie jedzie tylko po to, żeby pojechać i zapisać dwa, trzy nazwiska, żeby mieć z głowy, tylko jedzie i rzeczywiście widzi, co jest potrzebne, tak? Bo często się też mówi, że musimy zobaczyć tam 90 minut rozgrzewkę, cały mecz, nie wychodzimy przed końcem. Dla mnie to jest bzdura. Okay. Oczywiście. Ja lubię zobaczyć na rozgrzewce, sobie wybrać jakiegoś już zawodnika, bo to widać czasem,
i potem w trakcie meczu to sobie potwierdzić albo nie. Ale w mojej opinii, szczególnie u tych młodszych zawodników, pewne rzeczy widać od razu. Tak jak mówiłem wcześniej, że gdzieś to starsze pokolenie mówi, że trzeba mieć nosa. Tak, trzeba mieć nosa i trzeba widzieć pewne rzeczy, tak? Tego się nie kupi, tego się nie nauczy i im więcej tych meczów zobaczysz, tym szybciej będziesz dostrzegał, czy zawodnik ma potencjał, czy go nie ma, tak? Bo zawodnik przez 88 minut meczu może mi, nie wiem, biegać jak, przepraszam za słowo, paralityk, ledwo kopać piłkę lewą, prawą nogą, potem gdzieś mu skiełznie z połowy szczeli w okienko. No i co? I zapisze mi w raporcie, szczelił piękną bramkę w okienko, kapitalny strzał z dystansu. Wiesz, o co chodzi? Wiem, o co ci chodzi. No. Pewne rzeczy trzeba widzieć po prostu. I dla mnie dobry skaut to jest taka osoba, która takie rzeczy widzi po prostu i nie potrzebuje zbyt wiele czasu, żeby dostrzec pewne rzeczy. Uważam, że ten odcinek Kuba jest najbardziej edukacyjnym odcinkiem na temat scoutingu, jakikolwiek teraz był. Nie wiem, czy później. Spokojnie. Wszystko przed nami. Nie wiem, czy nie będziemy robili takich specjalnych grafik z takimi twoimi złotymi zgłoskami. Bo to by się fajnie teraz przydało dla wszystkich początkujących skautów. Kuba, słuchaj, ja tobie nie zajmuję więcej czasu. Dziękuję ci bardzo za krótki, merytoryczny i edukacyjny wywiad. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Ja. Jestem do dyspozycji w razie czego. No widzisz, Kuba, no to jeszcze się umówimy na jakiś dłuższy materiał w przyszłości. To wszystko widzimy się w kolejnych podcastach, wideo, w kolejnych nagraniach z nowymi gośćmi. Dziękuję, trzymajcie się. Dzięki wielkie. Trzymaj Dzięki, się, macie. pozdrawiam na razie. Również pozdrawiam. Hej, hej.